Wygrana Dawida Kubackiego podczas konkursu skoków przyciągnęła uwagę setek tysięcy osób w tym kraju. Polak nie tylko umocnił się na czele rankingu, ale także wygrał konkurs o 25,7 punktu nad drugim Andrze Laniszkiem. Zrodziło się zatem w głowach niektórych pytanie, jak duża jest to przewaga, patrząc na statystykę? Z tej strony Bartek z ekipy Pod Narty i zapraszam na kącik historyczny. Po wprowadzeniu przeliczników do Pucharu Świata końcem stycznia 2010 roku rywalizacja nabrała zupełnie innego oblicza. Pomimo najdłuższego skoku zawodnik nie był już pewny wygranej. Musiał poczekać jaki bonus bądź jakie odjęcie za wiatr otrzyma po swojej próbie. Pierwszą super przewagą w tej erze była ta z Kuopio z 2010 roku. Bynajmniej nie mam tu na myśli grudniowego konkursu, gdzie Larin to wyprzedził kolegę z kadry o 1/10 punktu, a konkurs z 9 marca, gdzie Zimonaman odstawił Adama Małysza na 16,9 punktu. Blisko pobicia tego wyniku był Thomas Morgenstern w konkursie kończącym rok 2010, gdzie pokonał Mattiego Hautamäkiego o 16,5 punktu. Mowa oczywiście o inauguracyjnym konkursie TCS-u. 18,1 punktu wypracował sobie natomiast Gregor Schlierenzauer nad Adreasem Kofflerem w przeddzień Sylwestra 2011, co było najlepszym rezultatem. 4 lutego 2012 roku ponownie Gregor Schlierenzauer zdominował stawkę. Austriak wyfruwał dwie kapitalne odległości i zdystansował Severina Freunda różnicą 15,1 punktu. Długo na nowego skoczka w tej klasyfikacji trzeba było poczekać, bowiem aż 2 lata. Peter Preutz 25 stycznia 2014 w Sapporo wygrał z przewagą 17,6 punktu nad swoim kolegą Jernejem Damianem. Do tego zacnego grona 32 dni później dołączył Severin Freund ze zwycięstwem w Falun o 15,9. Honor roku 2015 uratował Peter Preutz, który 20 grudnia w Engelbergu zrobił masakrację, pokonując drugiego Michaela Heibecka największą jak dotąd różnicą, bo aż o 19,4 punktu. Pozamiatał także 10 dni po rozpoczęciu nowego roku, gdy w Willingen zmiażdżył Gangnesa, uzyskując notę o 15,5 punktu wyższą. Kolejne takie zwycięstwo miało miejsce 30 stycznia 2016. Autorem był ten sam skoczek, jednak na Okurajamie powiększył notę z poprzedniego konkursu o dodatkowe 0,7 punktu. Równo tych punktów 18 zgromadził Preutz 27 lutego 2016 w Aumatach. Warto więc zobaczyć, jakim kosmitą był w swoich próbach. 4 konkursy w sezonie i 4 tak zdominowane. Czekamy wciąż, aż ktoś wygrał ponad 20 punktów. Kto będzie pierwszy? Być może Kamil Stoch, ale Polak znalazł się także i w tej klasyfikacji dzięki pierwszemu konkursowi w Wiśle w sezonie 16-17, gdzie mógł skoczyć nawet 9 metrów bliżej, a i tak udałoby mu się wygrać, bo zgromadził 16,3 punktu zapasu. W Polsce jednak zostajemy, gdyż pierwszym skoczkiem, który zaorał rywali, był właśnie Kamil Stoch. I to nie tam, że jakieś 20 punktów z hakiem. Stoch zdominował stawkę, wygrywając o 28,2 punktu konkurs w Lahti dnia 4 marca 2018. 9 dni później miał ledwie pół punktu mniej nad Dawidem Kubackim, co czyni jego występy wręcz szalonymi. A na dodatek wygrana o 17 punktów na Grana Zen. 22 punktami nad Wellingerem przywitał się z koszulką lidera Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi w sezonie 18-19. A strach pomyśleć, o ile by wygrał, gdyby ciągnął skok do końca. Na tym harce Japończyka się nie zakończyły. Aż 26,5 to strata drugiego Dawida Kubackiego do Japończyka w Val di Fiemme podczas pierwszego konkursu z tego samego sezonu. Ale żeby nie było, Japończyk nie miał monopolu. W Lahti Stoch postawił kres jego samotnym dominacjom, niszcząc triumfatora kryształowej kuli o 17,2 punktu. Równo tydzień po tym upokorzeniu Jojo odbił się na Milenkop w Szance, gdzie drugiego Eisenbichlera miał w kieszeni z zapasem równo 12 metrów. Gwoli ścisłości na punkty to 21,6. Dwie niesamowicie mocne wygrane przytrafiły się na początku sezonu 19-20. Najpierw Daniel André Tande w Wiśle, a później Stefan Kraft podczas trzeciego weekendu Pucharu Świata. Austriak zrobił to z niebywałym przytupem, wygrywając zawody o równo 23 punkty. Drugie oro w swoim sezonie życia można by rzec Kraft zrobił na Okurajamie, gdzie Kubacki nie stanął po raz 11 z rzędu na podium. Drugi Laje musiałby skoczyć 154 metry w finale, by wygrać z Austriakiem. Skoczył 142. 0,7 zabrakło Markusowi Eisenbichlerowi do wskoczenia do grona skoczków,
którzy zgromadzili w dwóch skokach ponad 20 punktów zapasu. Sztuka ta miała miejsce w Rudze podczas drugiego konkursu sezonu 2021. Do czołówki wskoczył jednak niebywale mocny Granerud, co kompletnie nic nie zmieniło, jeśli chodzi o temat dzisiejszego kącika, bo kolejny nokaut zrobił Kamil Stoch podczas finału 69. TCS-u, wygrywając po raz przedostatni jak na ten moment, ale za to jak? 20,3 punktu przewagi. Kamil na swoim koncie miał już trzy takie wielkie wygrane, zrównując się na czele z Ryoyu Kobayashim. Na uwagę zasługuje tutaj fenomenalna próba wspominanego wyżej Norwega z Lahti. Gdyby ustał swój skok, przy założeniu samych 17, wygrałby z przewagą około 23 punktów. Ale i tak znajdzie się on pełnoprawnie w tym zestawieniu. 19,3. Oto przepaść między Piotrem Żyłą a Halvorem Egnerem Granerudem w loteryjnym jednoseryjnym konkursie z dnia 31 stycznia 2021 roku. Jak wielkim paździerzem był sezon 21-22, niech świadczy fakt, że ani jeden konkurs nie łapie się do tego zestawienia. Z kronikarskiego obowiązku dodam tylko, że Kraft w Lahti był blisko. Zabrakło mu 1/10, by rzutem na taśmę się tu załapać. Ale przez to, że tak żałosny był ten sezon, to i tak się tu złapał. Ha! No i formalność. Zawody z Citizen Neustadt, przewaga 25,7 punktu. Czysta perfekcja. No i do zestawienia z wielkim hukiem wskoczył Kubacki. Największym, jak do tej pory. Dzięki za oglądanie dzisiejszego kącika. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do wpadania na nasze socjale, Facebook, Twitter, Instagram. Zapraszam także do kibicowania razem z nami i cieszenia się magią zimy. A ostatnio za oknem bardzo dużo śniegu w Polsce, więc polecam wyjść na zewnątrz i później przy ciepłej herbatce pooglądać film pod narty. Dzięki za oglądanie. Cześć! Control.